Witam serdecznie wszystkich. Nazywam się Piotr Brzeźniak. Pracuję jako instruktor muzyki w Centrum Kultury Piasecznie. I w ramach cyklu Gitara Basowa bez tajemnic chciałbym zaprezentować Wam różne ćwiczenia, które będą miały na celu poprawienie techniki gry na instrumencie, jakim jest gitara basowa. Zaczniemy od pierwszego ćwiczenia, które ma na celu poprawienie techniki kciukowej, czyli tak zwanej techniki slap. Zanim przejdziemy do ćwiczeń praktycznych, chciałbym omówić elementy, które występują w pierwszym ćwiczeniu. Pierwszym elementem, który chciałbym omówić, będzie tak zwany dead notes, czyli martwe dźwięki. Niektórzy na to mówią dźwięki perkusyjne. I co jest najważniejsze w tym całym dead notes? Ważne jest, żeby nie tłumić struny jednym palcem, ponieważ wtedy mogą odezwać się tak zwane flażolety i przy graniu mamy dodatkowe niepotrzebne przydźwięki. Natomiast jeżeli położymy całą dłoń, mamy ładny, pełny, tłumiony dźwięk. Proponuję zacząć od prostego bardzo ćwiczenia. Gramy na E strunie uderzenie, gdzie struna E wybrzmiewa i tłumimy. Jak zwróciliście uwagę, kładę całą dłoń. Jeżeli troszeczkę poćwiczycie i będzie Wam to dobrze wychodziło, możemy zrobić wariację tego ćwiczenia. Pierwszy dźwięk będziemy grali jako ćwierćnutę, następnie tłumione dźwięki zagramy jako dwie ósemki. Jeżeli i ten element uda nam się porządnie wyćwiczyć, możemy przejść do drugiego elementu. Drugim elementem, który chciałbym omówić, będzie hammer on, czyli legato. Bardzo często wykorzystujemy tę technikę w technice slap. Polega ona na tym, że uderzamy w tym przypadku dźwięk fis, dokładamy palec i wydobywamy dźwięk G bez uderzenia prawą ręką. Powtórzę jeszcze raz. I uderzamy. W tym ćwiczeniu będziemy też mieli legato. Tu jest akurat legato, jeżeli chodzi o dźwięki fis G, czyli półtonu. Natomiast dalej w tym ćwiczeniu będziemy mieli legato między dwoma półtonami, tak? Czyli od G do A. Podobnie. Gramy dźwięk i uderzamy. Następnie mamy legato między A i H. Podobnie na strunie A będziemy mieli legato między dźwiękiem D i dźwiękiem E. Sorry. Jeżeli te elementy poćwiczymy, możemy przystąpić do praktycznych ćwiczeń, zaczynając od wolnego tempa.
Życzę miłego ćwiczenia i zapraszam do obejrzenia następnej lekcji. Pozdrawiam.